ciężko jest mi cokolwiek mówić, bo ten mecz miał różne odsłony. Zaczęliśmy może z pierwsze 5 minut nieźle. Później oddaliśmy inicjatywę Odrze. Niestety wykorzystała nasz błąd, szkolny błąd, bo takie moim zdaniem rzeczy nie mogły się zdarzyć w pierwszej lidze. Oczywiście każdemu się może zdarzyć, nie mówię, że, ale po prostu nie możemy takich błędów popełniać, bo tak naprawdę sami sobie strzelamy bramki. Bardzo podobna sytuacja jak w tamtej rundzie, bardzo często musieliśmy gonić wyniki, w tym meczu było bardzo podobnie. Chwała nam za to, chłopakom, naprawdę, że potrafiliśmy wrócić do tego meczu, pomimo tego, że to jest sam początek. Różnie mogło być, ale wróciliśmy do tego meczu, wiadomo w jakich okolicznościach i po prostu no ciężko mi cokolwiek powiedzieć, to co czuję po tym, jak straciliśmy bramkę w 92 minucie, bo tyle pracy co włożyliśmy, żeby wrócić do tego meczu, wiadomo, no. Będziemy pracować na pewno nad tym, żeby wrócić, wchodzić w mecze dużo lepiej, bo gonić wynik nie jest, znaczy jest sztuką gonić wynik, ale wiadomo, że o wiele łatwiej się gra, jak się ten mecz wygrywa i się prowadzi grę, dlatego musimy wziąć się w garść naprawdę i wychodzić od pierwszej minuty tak, jak graliśmy dzisiaj po strzelonej bramce na 2-1, bo moim zdaniem Odra wtedy naprawdę się pogubiła i mieliśmy dużą przewagę. Jedynym plusem, jaki na razie jestem w stanie wyciągnąć z tego meczu, to to, że jesteśmy chyba dobrze przygotowani, bo daliśmy radę wyciągnąć ten wynik, walczyliśmy do końca i myślę, że nie powinniśmy mieć z tym problemu w niedzielę, żeby wyjść i zapierdzielać tak, jak powinniśmy. Bardziej bym się obawiał, gdybyśmy ten mecz przegrali 2-0, 3-0, bo wtedy te morale na pewno byłyby niższe. No, strzeliśmy te dwie bramki, naprawdę były momenty, były dobre momenty i z tego będziemy musieli po prostu czerpać energię na następny mecz. Faktycznie trochę kiepsko weszliśmy w to spotkanie, straciliśmy bramkę. Później jakoś to faktycznie lepiej wyglądało. No i szkoda tej trzeciej bramki, którą straciliśmy z rzutu rożnego, gdzie no, niestety mój zawodnik uciekł i strzelił bramkę. Znaczy wiadomo, zawsze jest coś do poprawy, ale myślę, że w miarę dobrze to wyglądało. Wiadomo, z meczu na mecz myślę, że będzie coraz lepiej. No my staramy się i robimy co możemy, no nie zawsze wyjdzie. Zawsze ten pierwszy mecz jest dużo niewiadomo po przygotowaniach i nigdy gry kontrolne nie oddadzą tych emocji, które towarzyszą piłkarzom, kiedy grają o punkty. I to było dzisiaj widać, bo wydawało nam się, że w dużej mierze ten mecz kontrolujemy. Tych sytuacji przeciwnik nie miał za wiele, strzeliśmy bramkę, później drugą. Ale jednak wszystko wymknęło nam się spod kontroli i to zdecydowanie Wigry przejęły inicjatywę. Dwie bramki i zrobiło się gorąco, ale na szczęście wytrzymaliśmy ciśnienie do końca. Udało nam się doprowadzić do tego, że były stałe fragmenty. Jeden z tych stałych fragmentów zakończył się sukcesem, także cieszę się, że dzisiaj na bardzo trudnym terenie, bo Wigry to dobry zespół, udało nam się przywieźć 3 punkty i z optymizmem patrzymy na tą rundę. Dziękuję. Jeżeli chodzi o moje spojrzenie i kolegów ze sztabu, no to tak już też tak zawodnikom powiedzieliśmy, momentami nam zabrakło odwagi, trochę odważnej gry, trochę takich odważniejszych wyborów. Na pewno to sobie pokażemy, ale przede wszystkim tutaj chciałem pochwalić chłopaków, że naprawdę no, wyszli z bardzo trudnego położenia i ten wynik 2-0, to wiadomo, że to jest bardzo trudny wynik. No i tutaj na pewno duży plus, jeżeli chodzi o charakter, o mentalne przygotowanie, motoryczne również. Tak jak mówię, do tych wyborów i do technicznych rozwiązań będziemy może tam się jakoś jeszcze czepiać, ale myślę, że idzie to wszystko w dobrym kierunku i drużyna pokazała, że potrafi strzelać bramki, że potrafi kreować sytuacje, że potrafi przyprzeć przeciwnika do muru. Niestety zabrakło trochę tej konsekwencji w samej końcówce, bo wiadomo, jak było 2-2, to byśmy tutaj siedzieli w innych nastrojach. Nigdy też się nie czepiam pracy sędziów, ale z naszej perspektywy i z perspektywy kamery, co przed chwilą też oglądaliśmy, to całe zamieszanie zaczęło się od sytuacji rzutu wolnego, który naszym zdaniem był faulowany Sabiło, nasz zawodnik. I jest za kamery, wiadomo, że to już nic nie zmieni, tylko tak informacyjnie, że zawodnik Odry strzelił tą bramkę na 3-2 ręką. Więc znaczy przyjął sobie ręką, wbił nasz bramkarz, więc tak to wygląda. Oczywiście to nie jest żadne usprawiedliwienie. Odra była momentami bardzo dobrym zespołem i momentami też była lepsza, więc szkoda, że tego punktu żeśmy nie dowieźli. W pewnym momencie wydawało się, że nawet jest możliwość tam przycięcia bardziej 3-2, ale jakby był ten remis, to byśmy się cieszyli. Niestety punkty jadą do Odry, wypada nam po prostu sportowo pogratulować trenerowi. Gratuluję i życzę powodzenia.